więcej. Marek, o co chodzi z tym niesamowitym całym premium, co kamerzysta na osku promował? Nie wiem, teraz ciężko będzie się go spytać, bo siedzi w więzieniu, słuchaj, w kryminale. Nie podoba ci się, on, nie, chyba nie możemy rozmawiać, wiesz, bo on ci się nie podoba. Weź ją nawyzywaj za to, co to mnie obraża, nie? A co, jak ona mnie obraża? Zareaguj jakoś. Nie możesz obrażać mojego chłopaka. Ja uważam, że twoja dziewczyna jest bardzo ładna. Ja uważam naprawdę, że twoja dziewczyna jest bardzo ładna, ale ty obrażasz mojego chłopaka. Wiesz co? No nie podoba się ona. Ale nie, mi się ona podoba bardzo. W sensie, jako, jakbym był lesbijką, pewnie mega by mi się podobała, ale... No nie jestem, niestety, ale no. Podoba ci się mój chłopak? No powiedz, że podoba ci się, bo on mnie potem mi nie da w nocy, wiesz? Jak mi nie powiesz, że się podoba. Ale tak miękki chłopak, nie, w ogóle nie ciekawy z chłopakiem. Nie ciekawy? No i jak nie ciekawy? Jak nie ciekawy? Ciekawy bardzo. A jak ci się podoba? Chciała w tebie zapytać. Ale no. Czemu taki fajny, ładni chłopaki i geje? I geje? Czemu ładni chłopacy i geje? Tak, czemu... No bo zawsze ładni chłopacy to geje. No daj spokój, no nie wiedziałaś? Ale ty co, nie chcesz kobietę wyjebać? Czy ja kobietę chcę wyjebać? No nie za bardzo kobietę chcę wyjebać. Kolegę chcę wyjebać. Ale wam w dupę lepiej się pyzdu? W dupę najbardziej lubię, wiesz? Da? Da. To też jebać kobietę i w dupę. A kobieta w dupę, a ty byś chciała, tak? Na czterokąta? Czy nie? Nie zrozumiałam, co ty powiedziałeś. Na, w sensie w czwórkę. Ja, ty... Kolega i koleżanka. No dobra. Tak? Dobra. Napiszecie do nas na Instagramie? Napiszemy. Napiszecie? Dobra. To weź podaj Marek Instagrama. Ja napiszę. Będzie fajnie. Ja ci gwarantuję taką zabawę, że takiej zabawy to jeszcze nie widziałaś. Naprawdę będzie super zabawa. Da? On też da! On też da! Da! Będzie taka zabawa, że wiesz, takiej zabawy to nie widziałaś. Masakra. Aż ciekawe, co tam za zabawa taka. Będzie... O Jezu! Przeskipowała się. O, dawaj jakiś samców alfa, dawaj. Że my... Jesteśmy gejami, nie? I dzisiaj ogłosimy to... Ja miniaturkę. A, to chujowo, dobra, to cię skipujemy. Podkreślenie. Pozdrawiam, Patryk. 10 zł. Masz kamuś donate'a. Dziękuję bardzo. Ty, jeżeli nie wyślą donate'ów, kończysz za minutę. Słyszysz, kończymy za minutę, jeżeli nie wyślą donate'ów. Wszystko na to wskazuje. A za minutę kończymy, a jest beka fuj, nie? Jest beczka fuj, także jeżeli chcecie dalej tego live'a oglądać, no to, no niestety, kurwa, bo dzisiaj jestem w dobrym moodzie, nie? Naprawdę. Wiem. Naprawdę jestem w zajebistym moodzie, nie? Żeby kurwa robić takie trolle na Omegle, że to jest chuj. Chcecie nam to przemówić? Ahoj, piraci. To bez czytania, nie? Tak mi się wydaje. Hej! Cześć dziewczyny! Tak.
Jak tam wieczór mija? Bardzo dobrze, a wam? Nam tak średnio, wiesz, bo... Mój chłopak dzisiaj z nami jest zdenerwowany mega. Uuu, niedobrze. A to jest twoja dziewczyna tam obok? Nie, to nie. Moja przyjaciółka. Ale nie udaje ci, jesteście razem czy nie? Nie, to jest moja przyjaciółka. A wy nagrywacie filmik? Nie, no co ty, my ogólnie dzisiaj ogłosiliśmy, wy nas kojarzycie, nie? Tak. My ogólnie dzisiaj chcemy ogłosić, że jesteśmy gejami. O, słodko, no to bardzo dużo szczęścia dla was. Tak? Tak. Ale jak myślisz, pasujemy do siebie? No powiedz, że... No, w sumie pasujecie do siebie, no. Ale uważasz, że mój chłopak jest przystojny? A nie przestań, że... No to nie w moim guście, ale na pewno w swoim. Co mówisz? Nie w twoim guście? Mówię, że nie w moim guście, ale to czy ty swoim. Próbujesz teraz obrazić mojego chłopaka? Weź się coś powiedz, co na mnie obraża, zobacz. Co to ma znaczyć? Czy ty próbujesz obrazić mojego chłopaka? Nie. Nie próbujesz? A dziwnie to naprawdę dziwnie to wygląda, że próbujesz obrazić mojego chłopaka i ja powiem ci, że poczułem się obrażony w tym momencie. Musisz to jakoś naprawdę, kochana, musisz to jakoś sprostować. Naprawdę musisz to sprostować, bo ja się poczułem obrażony. Zobacz, jaki jest piękny. To jest ideał. Piękny. Ideał. Piękny. Dlaczego nie jest w twoim guście? Tak. Dlaczego nie jest w twoim guście, kochana? Bo ja lubię brody, ciemne włosy i ciemne oczy. A ja mam niebieskie oczy, to czyli też mnie nie lubisz? Nie to, że cię nie lubię, tylko nie jesteś w moim guście. Aha, okej. Okay. Widzisz, obrażają nas. Marek, po prostu nas ja obrażają. Nie chcę z nimi rozmawiać w takim to, razie. Tak to nie może wyglądać, bo ja jak one nas obrażają? Wyobrażasz to sobie? Ja też ją obrażę. Ale myślisz, tak szczerze, takie pytanko. Kto w tym związku jest dominującym? Ty. Ja? A czy ja wyglądam na dominującego? No co ty? No, wyglądasz. No co ty, kochana, ja dominujący? No co? No, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, kochana. Nie ma takiej opcji. Na. Nie ma takiej opcji, kochana. Dominujący. Co mówisz? Dlaczego mówicie za was dwójkę, skoro ty nie jesteś dominujący? No bo on jest dominujący. Tak? Nie widać. A co to przecież... A nie widać? To źle? Nie widać? Nie widać nie to, widać. Robi za... Nie widać nie to, widać. Robi za panienkę? Nie? No co ty, kochana? No co, no niemożliwe. No przecież nawet, powiem ci tak, ja się dobrze czuję jako kobieta. Ja nawet myślałem o zmianie płci, ale jednak to nie jest dla mnie, bo jednak, jednak lubię, gdy jestem... Przepraszamy, bo tutaj nie małe niedogodności nastały. Jednak lubię, gdy ktoś mnie dominuje. Wariaty. Pozdrowienia dla całego czatu. Dla czatu? Czy myślisz, że one oglądają nas na żywo? Myślę, że tak. Oglądamy. To właśnie było. Czyli dać mi się sprawę. To dlatego mnie nawyzywałaś? DOM i 92 jest. 10. Czemu mnie obrażasz cały czas? Pozdro. Pozdrawiam. Ale dlatego powiedziałem, że jestem dominujący, kurwa. Te 4000 osób, ludzie wracają, kurwa. Ludzie chcą to oglądać, ludzie są popierdoleni, kurwa. Ludzie lubią zboczone rzeczy, kurwa. No dobra, co lecimy dalej, Mareczku? 4 minuty zostały, słuchajcie. Ojej, przyłączyły nas? Kurde, jak chcę trafić do kogoś takiego... Muszę się napić trochę, kurwa, bo... Siema! Siemka! Spokojnie, zaraz nagrasz. Nie nagrywaj mnie. Spokojnie, zaraz nagrasz, tylko słuchaj. Bo jest taka kwestia. Ty nas kojarzysz, czy nas szukałaś, czy coś? Nie, kojarzę. Ja nawet nie wiedziałam, że wy jesteście. A, słuchaj. Bo jest taka rzecz ogólnie. My się zastanawiamy nad tym. W sensie tak po prostu chodzimy sobie po czacie i się zastanawiamy nad tym, czy... Bo my jesteśmy w związku ogólnie od 3 miesięcy. W sensie ja z Markiem.
I zastanawiamy się, czy puścić to na światło dzienne, czy nie. Jak myślisz? W sensie, bo boję się reakcji ludzi. Co ludzie powiedzą? No, ja myślę, że to jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Powinno się... Tak. Ale w sensie, boję się, że ludzie nas zlinczują, wiesz? W komentarzach i w ale ogóle. Ale nie. Ale to powinna być opinia wasza. A nie właśnie. Nie patrzcie na to. No. Nie, jak? I według mnie powinniście to puścić na światło dzienne. Że jesteśmy razem, tak? Tak. No. Czemu tak uważasz? No bo... Nie lepiej zachować tajemnicę. Co? Bo jesteście osobami publicznymi i każdy czeka no na dobra, to. No dobra, no właśnie, a jak nas zaatakują na ulicy? Bo jesteście gejami? No, a nie istnieją takie sytuacje, że geje są dyskryminowani? Nie wiem, ale... Ale przecież macie ochronę, wydaje mi się. Ale co powie na to moja mama? Jesteśmy na tyle bogaci, że was stać na ochronę. Ale co powie na to moja mama? Jego mama. On się boi opinii rodziców bardzo, wiesz? On się bardzo boi opinii rodziców, w sensie... Jeżeli was to nie dręczy, trzymanie tego w sobie tylko i ukrywanie się przed światem, to powinniście to jakby... Filka! Nie! Czekaj się. Ja nie mam tego wyłączyć. W sensie mnie to dręczy bardzo, nie? No. Mnie to dręczy, że nie mogę nikomu o tym powiedzieć. I teraz tobie to mówię. Nie nagrywasz tego, nie? Nie, nie nagrywam tego. Tylko dzwoni do nas jakiś random na Discordzie. No to weź wyłącz do tego randoma. A ona nie umie. Ja dobra, już. Czyli okay. Co myślisz, że powinniśmy to powiedzieć całemu światu? Ale to jest wasz też wybór. Chcecie, czy nie chcecie? Jak Marek, chcesz, czy nie? Weź ci przełącz. No ja nie chcę, żeby po prostu z tego jakieś problemy były, tak? No rozumiem, no to... I tak z... Ale nie będą problemy przez to, kim jesteście. Ale nie, bo my nagrywamy takie mocne filmy, nie? I to może jakby... Mieć współgrać ze sobą, nie? Bo co innego, gdyby to był, wiesz, ktoś inny, ale jednak my jesteśmy, no w sumie, topowymi youtuberami i takie rzeczy się nie dzieją. To tak naprawdę będzie pierwsza taka sytuacja w historii YouTube'a, że ktoś po prostu z tak ogromnymi zasięgami się ujawnia. Nie sądzisz? No, tak. Ale według mnie powinno się tak zrobić, że jakby się ujawnia. Szczególnie Marka boli to, że on robi za dziewczynę w tym związku. A ja nie chcę. Ja chcę, żeby ludzie myśleli, że jest na odwrót. Rozumiesz? Bo to jest ten problem, nie? Nie damy radę. Znaczy ja mogę powiedzieć, kurwa, że ja jestem dziewczyną w tym związku. Tylko tutaj chodzi o to, że znowu ich kłamiemy, więc po co mówić, że jesteśmy razem? Rozumiesz, bo to jest ten problem, bo Marek robi za dziewczynę, ale Marek nie chce powiedzieć, że robi za dziewczynę. I jak no, ale przyszłości się raczej nie dowiedzą o tym, że on robi za tą dziewczynę, więc po co to w ogóle? Ale oni będą dociekliwi. Oni będą chcieli wiedzieć, kto dominuje, nie? Jak jeśli to głosimy całemu światu, to każdy będzie chciał wiedzieć, kto jest dominujący. A o tym nie mogą się dowiedzieć. To jest poważne. Więc to jest taka rozkminka, nie? No. No, według mnie, w sensie... Ale jesteście bardziej po stronie tego, żeby trzymać to w sobie i w ogóle nie ujawniać się, czy wolicie właśnie się ujawnić? Bo jeżeli ujawnie wam się daje ale tak, żeby nie było z tego żadnego syfu. No to ale można się wszystkiego spodziewać. To jest no właśnie, a czy myślisz, że jest gra warta świeczki? Co byś zrobiła? W sensie, no jest ryzyko, nie? No ja bym się wstydziła. Że stracimy połowę widzów. Jakbym była na naszym miejscu, to bym się wstydziła i jakby to długo ukrywała jeszcze. Jeszcze byś ukrywała na naszym miejscu. Czyli raczej to jest głupota, nie? Że... No. No Marek, ale ja cię kocham, ja chciałem się ci oświadczyć. No jak sobie to wyobrażasz? Ja ci się oświadczyć, to i nie powiemy temu światu, że jesteś gejem? Nie, no...
wiesz. To ona ci źle radzi, mówię ci, że ona ci źle radzi, bo ja chcę ci się oświadczyć. Ja chciałem zobaczyć, jakie są reakcje ludzi. No ona ma. Chciałem wziąć ślub w Berlinie, tak jak sobie to zaplanowaliśmy. Ona ma to w dupie. Ale nie, posłuchaj mnie. Chciałem wziąć ślub w Berlinie. Obiecałeś mi, że weźmiemy ślub w Berlinie i teraz lecisz w chuja ze mną. No, ale to dalej jest to aktualne, tylko ja chcę zobaczyć, jakie są reakcje ludzi po prostu tak. Ale jak ty sobie wyobrażasz, że po ślubie kurwa nikomu nie powiemy? No nie powiemy. No jak? No normalnie. Czemu mamy to robić? Dlaczego mam ślubie, ja mam nikomu powiedzieć, że jesteśmy razem, kurwa? No a co, jak inne osoby, nie wiem, ktoś pracuje, nie wiem, w banku, no to też się wszystkim... Ale pali. Tutaj wszyscy będą to podejrzewać, Marek. No ale to trzeba zrobić wszystko, żeby nie podejrzewali. To co, ja cały czas... Ja nie podejrzewałam. Ja cały czas mam udawać, że mamy dziewczyny? Dlatego trzeba tak zrobić, bo zobacz, ona nie wiedziała na przykład, nie? Ja też nie wiedziałam. Jakby wszyscy... To w ogóle nie osoby... widać. Według mnie, ja w ogóle jestem taka trochę zacofana teraz, w sensie, jeżeli chodzi o was, więc ja myślałam, że wy jesteście w jakiejś spinie dalej. Nie, my byliśmy w spinie, żeby to ukryć. Żeby to ukryć, bo to wychodziło na światło dzienne. I dlatego zrobiliśmy jak ja spinę. Jak ja oglądałam wasze live'y, to wy się tam właśnie tak... Awokado w Meksyku. Patrycjusz, 10 zł. Liczcie mi czas. Okej. Okay. Nie no. Jak się boicie, no to nie warto. Ale jak chcecie, no nie wiem, co ja mam powiedzieć, tak szczerze. Ostateczna jest wasza decyzja. No, to najważniejsze, co wy czujecie i co wy uważacie za słuszne. Nie możemy tak zrobić. No to jak nie możecie, no to nie róbcie tego. Ale on chce, on mówi cały czas, że tak, a ja uważam, że to głupota. Ale wy sobie żart nie robicie dalej, czy...? Nie, ja się śmieję ogólnie z tej całej sytuacji, bo to był jego pomysł. Ogólnie... HD 300 zł. Pozdro. Pozdro. To był ogólnie jego. Nie patrz, będzie dobrze. Przestań, Martyna. Przepraszam, ja mam ataki. No ja okay. Ja niestety nie mogę się. Ty cały czas płaczesz, ale ja się nie zgodzę. Chodzi ogólnie o to, że to był jego pomysł, żeby się zapytać na jakimś pierdolonym węgle, kurwa. Czy powinniśmy to ująć? Ja mówiłem, kurwa, Marek, że chcę to ująć od dawna, kurwa. I z tego się, kurwa, śmiejesz. Ja się nie śmieję. No. Ale ja się, kurwa, śmieję. No to zobacz, to każdy będzie się z ciebie śmiał, jak to nie jak my to śmiejemy, tylko taki dźwięk mamy w tle. Nie śmiejesz, jestem przez to, nie, ale... No to nie kurwa, jest śmiesznego, nie kurwa. Nie, każdy będzie się śmiał, jak powiesz. No to jest kurwa śmiesznego, ja pierdolę kurwa! Marek, przełącz się kurwa, nie chcę ich słuchać! Ja pierdolę! Strasznie się zachowujesz, nie? Ja kurwa pierdolę! Podkreślenie kocha, Patryk, podkreślenie. Kamerzysta PDW. 10 zł. Wracamy do żywych. Kamerzysta PDW. Ola flag, kurwa. Zdrowie, jak to słuch, kurwa. 1000, kurwa, 500%. A nie, straszne to jest. Co jest kurwa straszne? No takie... jest dobrze chuj. Podobało mi się w chuj, poważnie, kurwa, oficjalka. Dobrze kurwa gram. Potęga w chuj była. Oficjalka była potęga w chuj. Potęga, macie kogoś na czy nie? Co? Macie kogoś na czy nie? Nie. Potęga w chuj była. Potęga. Pum! A dawaj teraz ty trzasie frutkę omę. Ale kurwa, to jest dobry kontent. No wiem, że jest dobry, ale jak jest coś zbyt dobrego, to nie ty, ale kurwa! Zbyt dużo. Aha, ktoś płacił, tak? Pieniążki? Tak. Właśnie, HD! Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wiem, jak masz na imię, bo wysłałeś sobie palę, także pozdrawiam ciebie. HD nam wydłuża czas trwania live'a do 13. Ja mam nadzieję, że to kurwa szutujecie, bo to jest kurwa mega dobry kontent, nie? Mega dobry kontent? No a myślisz, że kurwa nie jest dobry kontent? A jest dobry. Ja myślę, że powinien to szutować, nie? To jest kurwa dobry kontent do ciebie. Patusie, który wygrałeś MacBooka, co robiłeś w toalecie, bo jesteś ładnie wystrzelony. Co napisał? Magiczna Krystyna. Magiczna Krystyna. Jak się odniesiesz do tego? Ale on ma chociaż MacBooka, nie? A ty nie masz. Ale on ma MacBooka, no. No.
Dobra. Awokado. Może już był w Lombardzie sprzedać. Koniec live. 10 zł. Bo jakieś 11 minut temu było już koniec czasu, a wy dalej macie live, więc jesteście z kamerami, skaczcie oglądać Omegle. No ale kurwa, to my wam robimy, jak ja robię kontent, to ja zwracam uwagę, że się wczułem, nie? Co? Powiedz, że Panus może zaraz wrócić. Ja się wczułem, kurwa, a to, że wy nie chcieliście, kurwa, zajebistego kontentu, no to nie jest nasza wina, nie? W sensie, kurwa, to jest naprawdę, kurwa, dobry kontent, a wy, że nie wysyłacie donate'ów, jak będzie następny razem 0-0, to kończymy. Więc, kurwa, zadbajcie o to, żeby nie było tego 0-0, bo ja, kurwa, dalej... Przestań, nie robimy Ome teraz! Z moim Marusiem chcę udawać parę. Nie ma Ome. To by sobie się coś odkleiło. Maruś, nie denerwuj się. Nie denerwuj się, bo ja przestanę robić live'y. Ale Skarbusiu, kochanie, nie denerwuj się, bo to denerwowanie w sumie mnie to podnieca, wiesz, Mareczku? Także się denerwujesz, tak? Jesteś taki sexy. Naprawdę sexy jest. Powiem wam, już nie mogę się doczekać nocy z nim. A powiem ci, że ludziom to się podoba. Dobra, ja zaraz ludziom wyjdę, to się mega podoba. Ja zaraz mogę stąd wyjść. Mega się podoba. Ale ja to w dupie. Zaraz nie będzie, no. No i idę się. Nie, Mareczku, Mareczku, wracasz. No i nie, ja nie będę z tobą proszę, na żadnym live'ie siedział. Proszę usiąść. No chyba jesteś chory. Proszę, jak ty robisz proszę, takie rzeczy proszę, poza, no to dla mnie proszę, to jest usiąść, jakaś patologia. Proszę usiąść, Mareczku. No, stary. Ja nie to akurat lubię. Przypomniało mi się, że jednak lubię. Ale Mareczku, proszę usiąść, bo ludzie chcą pooglądać nas. Rozumiesz? Ale jak robisz... Ale rozumiesz czy nie? No dobra. Ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Ale ja powiedziałem. Nie, ty nic nie rozumiesz. Ale ja powiedziałem, ale że na home, ale ty nic nie powiedziałeś. Siadaj. Hejka chłopaki, dobry kontent. Dobra, kurwa, bo serio się wkurwi na mnie. Słuchajcie, wchodzimy na Omegle. I co, i lecimy dalej z kurwa z klejką. Nie, no ja mam już ciebie w dupie, nie? Zachowałeś się jak ostatni debil. Dawajcie, kurwa, wchodzimy na Omegle. No dobra, kurwa, przyjaja no sobie, dobra, radę, siadaj, tak kurwa. Tak nie było, że ja się zgodziłem na Ome, bo żeby widzowie sobie podglądali. No ale ty serio jakoś. Ale kurwa, ja lubię mieć odklejkę, siadaj, kurwa, gramy dalej. No ale to jest zbyt ostra odklejka. Jaka kurwa odklejka? Co ty pierdolisz? No nie możesz myśleć aż tak. To jest kurwa gra aktorska. No dobra. Ela się kurwa próbuje wczuć. Ale po co to robisz, jak teraz widzowie na live'ie przecież wiedzą, jest napisane nawet w tytule, że oddajemy. No to. No dobrze, no to kurwa próbuje się wczuć w rolę. Dobra, no to jak jest ktoś na Ome rzeczywiście, no to wtedy sobie udajesz. Jak Dutek napisał, stoi mi. Łada kurwa, fuck. Łada kurwa. Maruś wracaj, odkleja. W sensie, powiem ci tak. Co? Jeżeli co? Jeżeli zamierzasz się tak zachowywać, ja nie muszę zrobić żadnych... Może już tak zostaniecie, dobrze wam idzie. No nie zesrajcie się zaraz, nie? Bo zaraz naprawdę stąd wyjdę i będzie koniec live'a. Ty, ale powiem ci, że to zostawcie zapis live, chociaż... Nie mówisz na kilka godzin, aby... Zostawcie zapis live. Karolinka, weź, chodź tutaj. Nie ma takich rzeczy. Chodź tutaj na chwilę. Powiedz nam, co o tym sądzisz. Czy jestem dobrym aktorem? Chodź, siadaj. No zajebistym. Tak? Dobrze gram? Najlepszy. Czekaj, ale kurczę. Znam się ogarnię. Co sądzisz o tym? Jak gra? Ale to nie było, że ja was rozczytałam, bo ja już chciałam wskazać na teraz, tak? Chodź, Maruś. No, Karolina! Zakochałam się na Ome w dziewczynach, no, ja jak zobaczycie miłość od pierwszego wejrzenia. Pozdro, Marek i kamerzysta. No, Karolina! Siadaj! No nie rób ze mnie, jakiegoś, przecież on będzie się do mnie dobierał. Ja nie wiem, co mu się stało. Kontent musi być. A dziewczyna? No nie. Awokado z Meksyku? No kurwa nie. AMBROOU69 10 zł. Instagram AMBROOU69. Instagram AMBROOU69. Pozdro Łukasz, jebać Kruszwila, co jest słabym aktorem. Marek, weź coś przy aktorze. No właśnie, kurwa, weź coś przy aktorze. Ale ze mną. Co ja jestem? To, że. Weź coś kurwa przy aktorze ze mną, bo to kurwa ja robię z ciebie debila, a ty kurwa. Nie zabram tego. Nie, no coś tam powiedziałem. No kurwa, no a ty powiedziałeś trzy słowa na krzyż. Ja kurwa robię z ciebie całkowitego kurwa geja. No bo być może. To ci najlepiej w życiu wychodzi. Co, gra aktorska czy co? Nie, no bycie... Aha, bycie homoseksualistą. Tak, kurwa, no. O kurde. Widzisz, jaki Marek jest? Kurwa, chce ze mnie zrobić geja, a sam nie chce zagrać. No dobrze, ja bym zagrał lesbikę. Ty, a zagramy może Karolina następnego live'a, że ja jestem kurwa lesbiką i że jestem z tobą? Wezmę, nałożę perukę i będę grać kurwa lesbikę. To będzie dobry fuj. Chcecie tego? W sensie, ma ktoś Aikosa? Jest Aikos? Jest. Tylko weź ty mu podej.
bo ja nie chcę tego. Dobrze, piszcie na czacie, czy jesteście zainteresowani czymś takim, że ja nałożę Soroka brąkę. Soroka jest gigaczadem, jest spoko. Co sądzisz o Soroko? Nie. Dobra, weź na razie zostaw to. Zostaw to, tego. Nie włączaj mojego. Co sądzicie o tym, żebym ja nałożył perukę, udawał dziewczynę i żeby Karolina grała lesbijkę, kurwa, razem ze mną? Czy to jest dobry pomysł? No. Kruszpil. Ja to widziałam. Ej, Zajebisty, patrz, co to jest? Można zrobić. O, ej. Ktoś jest za tobą? Nie, nogi. A, to lepiej... Masz stópki darmowe. Dobra. A dobra, w sumie... Dobra, czekaj. No, Karolinka, czy ty byś mogła pójść tam na chwilę? A ty oglądasz... Karolinka, idź Karolinka. Oglądałaś live'a, czy nie? Ona wygląda jak... Co? Oglądałaś live'a, czy nie? Nie denerwuj mnie. Kurwa, przełączyła się. Dziwna typiarka. Avocado from Mexico. A było już to pytanie. Jest okej. Co sądzisz o Soroko? Siema. Dobrze, to tak nas... Polecisz nam jakąś grę na wieczór? Tak. Jaką? Ja mam jakiegoś rozbieranego pokera, wiesz? Kurwa. Cześć, polecisz nam jakąś grę na wieczór? Hej. Niemożliwe. Fake. Słuchajcie, fejki czy nie? Bo tak... Co? Chyba nie. Ale słuchaj, słodki jesteś, wiesz? Ej, no przestań. Czemu ty tak do niego mówisz? Sam jestem słodki. No bo mój chłopak tak powiedział, że jesteś słodki, wiesz? No nie, nic takiego nie powiedziałem. No. Ja jestem słodki, wy też jesteście niczego sobie. No też tak uważam. No to masz szczęście, że tak uważasz, no. Streamuje się czy coś? Nie, no co ty? Co? Nie no, czekaj, ty jesteś kurwa ten cały Kruszwil, tak? Nie no, co ty? Tak nie... miałeś? Czemu on na mnie tak powiedział? Weź mi coś powiedz. Jak powiedział? Ale zobacz jaki słodziak! Ja? Słodziak? No słodziak? To już jest zobacz, on wygląda... Bardzo słodki jest. Ja nigdy bym nie chciał z kimś takim być jako... A ja bym chciał! Lewe jajo. 10 okay. Słodów. Czy jesteś zazdrosny, Mareczku? Marek Kapucyna chciał i skwalik, bo nie wytrzymuje spodnieczenia. Ktoś to streamka ma. Kurwa, dobra. Uj. Szczerze, aż mi wstyd, że z wami gadam. Nam też wstyd i to no. Nawet nie wyobrażam sobie jak bardzo. Dobra, lecimy dalej. No dobra, wypierdolasz pedał. Ty, zgadł przed czasem. Śmieć, ty, ulana bez kitu, szmata. Bez kitu, kurwa. Musiał oglądać tego streama, nie? Oglądał tego streama, kurwa. Zgadł przed czasem, kurwa. Wypierdolasz pedał. Kurwa, czemu nas wszyscy zdają, kurwa? To jest chujowe. Jak tak dałem przełączać, to nas coś się będzie znać. Musi nas coś nie znać, kurwa, bo to, wiesz, to jest ciężko, kurwa. O, cześć, Krystian. Jaki Krystian? No, ty nie jesteś Krystianem, bo kiedyś chyba się spotkaliśmy. Nie. Kojarzysz nas? A jak masz na imię? Franek mam na imię. Bo ja a kojarzysz nas, czy nie? No tak, no jestem ze Szczecina mordy. A słuchaj, ty tak sobie po prostu na mega. No to przecież się spotykaliśmy kiedyś, czy nie? Nie. Dwa lata temu. To jest chłopak? Były. Znaczy, kilka razy się przespaliśmy razem, ale... To jest twój były chłopak? Nie, no tak mi się wydaje. No nie pamiętasz? Czy serio cię z kimś pomyliłem? Musiałeś pomylić. Naprawdę? To jest twój kurwa były chłopak, czy nie? No nie wiem, bo miałem podobnego może, no. Ale to wiesz, to tylko na chwilę. To jest bardzo wielka pomyłka, bo ja jestem ogólnie z Bralina, więc ja przecież nie jestem tylko uczestnik. Ale byłeś z nim czy nie? Nie, to chyba nie on. No nie, bo nie jestem. Bo my jesteśmy ogólnie parą, ja bym chciał wiedzieć. Z wszystkich ciebie, ex jego. Ciebie znam jako pedofila, więc wiesz. Jako kogo? Pedofila. Tak? A masz jakieś na to dowody? Nie muszę, ale tak cię kojarzę. Tak mnie kojarzysz. To nie jest zarzut. To nie jest zarzut, tylko tak cię kojarzę. Tak? Tak. Tak? No. Ale z czego? Ze wszystkiego, z kontentu na YouTubie. Z kontentu na YouTubie? Tak. Tak? Może to jest jednak ale, on.
Ej. To jest jednak twój chłopak były? Tak. Bo on cię nie lubił, bo wiedział, że ty mnie podrywasz. Nie lubiłeś mnie? No. Twoje pierwsze filmy, jak miałeś jeszcze ten worek na łupie, to były fajne, ale później to kurwa. No. Które? O. Które filmy? Wszystkie były fajne. Był pierwszy kanał kamerzysty, były zajebiste filmy. Później jakby spadłeś na dno, podniosłeś się i znowu spadłeś na dno. I znowu na górę. Podniosłeś się jeszcze. Ale spokojnie, spokojnie, daj mi czas. Rozłączyło go czy co? No, no to wychodzi. Ile jest 4600? 4600. A nie, nie, nie na live. O, hej. Siemka. Nie słyszymy cię. Dobra, dawaj dalej. Jest 4600 osób, cały czas się wzrasta. Czajże cały czas. No hej. Nie, to jest za młody, dawaj, kurwa, tam następnego. W sensie, kurwa, potrzebujemy jakiejś starszej osoby, która nas nie zna, kurwa, Marek. No to ciężko. Kurwa, dlaczego wszyscy nas znają? Hej! No, przyłączyłeś, czy on przyłączył? Za młody. Zagbur. Siedmio. Ej, znam was. Kuźwa. Właśnie, problem jest z tym, że kurwa każdy nas zna. Jak mamy kurwa udawać tych gejów, jak kurwa każdy nas zna? Musimy kurwa jakąś charakteryzację, Marek, zrobić. Bez kitu ci mówię. Charakteryzacja, no jakaś broda czy coś, żeby nas nie rozpoznawali, bo tak teraz kurwa każdy nas rozpoznaje, nie? Każdy kurwa nas rozpoznaje. O kurwa. Widzisz, każdy nas rozpoznaje. A weź może ty porób sam chwilę. I zobacz, czy ciebie też będą rozpoznawać. Zobaczysz? Zobaczysz? Co? Zobacz, czy tylko ciebie. Jest za bardzo rozpoznawany, nie? No to weź spróbuj sam, bo może cię nie znają. Ale ogólnie wasze bójka. Mnie właśnie nie kojarzą. No spróbuj kim. No ale dobrze, na leka mam kurwa udawać. No dobra, to gadaj z nimi, o nie wiem, bo może... Nie, co mnie nie rozpoznawają. Ciebie nie rozpoznawają. Dawaj, siadaj, bo udajemy kurwa parę razy. Dawaj kurwa, udajemy parę, bo ciebie nie rozpoznają. Ogólnie jeżeli, bo nie jesteście na live pewnie od początku, to jest chłop, który wygrał to jest chłop, który wygrał ostatnio MyBooka, jest kurwa wygranym od ostatniego live'a i siedzi z nami. No dokładnie tego. Tak powinien wyglądać zwycięzca. Moja jest oficjalka. Dobra Marek, jest 4,5 tysiąca osób, może przerzucić ludzi kurwa na kanał, wiesz? A właśnie, słuchajcie, bo lepsze od na pewno tego Ome jest nasz nowy kanał, który się nazywa... Jezu, gdzie jest ta myszka? Który się nazywa Kajkska Vlog. Mamy już tutaj 22 tysiące subskrypcji prawie. Będzie chyba 22 tysiące. Link macie w opisie. Możecie zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, live'ów i teledysków. Także warto subskrybować. Zaraz mamy 22 tysiące okrągłe. Także teraz wszyscy zjeżdżacie w opis. Klikacie przycisk subskrybuj na nowym kanale. Chodzi o to, że już na tym kanale w ogóle nie będziemy nagrywać żadnych filmów, nie będziemy nagrywać live'ów, nie będziemy nagrywać muzyki, nie będziemy nagrywać nic totalnie. Także jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze tego kanału, to koniecznie wejdźcie w opis tego streama i zasubskrybujcie nowy kanał, żeby być z nami na bieżąco i żeby was nic nie ominęło. Koniecznie musicie to zrobić, jeżeli chcecie być z nami nadal na bieżąco, bo taka prawda, Marek, tak? No bo na tym już nic nie będziemy nagrywać. Tak. Tutaj subskrypcje, jak widać, lecą, napierdalają te subskrypcje, tylko no musicie wejść i zasubskrybować, link jest w opisie. To co? Jak już to zrobiliście, to super. To co? Nie musisz tego MacBooka kurwa odłożyć, nie? A to gadajcie coś tam, nie było. No dobra, no ale no to ty dawaj kurwa nową klucza. Tak, gdzieś mi to nie. Chujowa, widziałeś to? Siema kolega! No siema, siema! No i co? Co tam? A dobrze. Dobrze, bardzo dobrze.
No ja z live'a pozdrawiam. No kurwa. Właśnie, jak jesteście z live'a, to mówcie od razu, że jesteście z live'a, bo chodzi o to, żeby trollować ludzi, nie? W sensie, no ty oglądasz, nie, nas, więc wiesz, o co tutaj chodzi. No, nie? No. No właśnie, a my próbujemy, staramy się znaleźć ludzi, którzy nie wiedzą właśnie, o co chodzi, żeby ich kurwa spejtować, nie? Dobra, no to ja idę dalej. Dobra, trzymaj się. Miłego wieczoru. No, wzajemnie, cześć, grubeczka. Cześć, koleżanka. Dawaj, laski są najlepsze. Laski, kurwa, chcą właśnie rozmawiać. No z szoku. Laski są bez szoku, nie? Siema, dziewczyny! Siemka. Hej. Siema. Co tam słuchaj dobrego? Oglądacie live'a? No, lubię. Oglądacie live'a, czy nie? Co? Live'a oglądacie? Nie. Kolega chce z wami pogadać, bo jest zainteresowany. Cześć. Hej, siemko. Kojarzycie go? No, ja nie. Ja tak. Chodź. A nie, to ja... Chodź. To, a czekaj, to... Bo ogólnie, a mnie kojarzycie, czy nie? No tak, ja nie. No tak, ja nie. Słuchaj... No to ty wyjdź. Nie, dobra, nikt nie siedzi. Słuchaj, bo jest taka sytuacja. My z Markiem, wiesz, mieliśmy kosę, nie? Przez bardzo długi okres czasu. Oglądałaś chyba to, nie? Co? Do koleżanki po prawo mówię, mojej, po prawo. Oglądałaś to, czy nie? Znaczy nie oglądałam, ale wiem. Wiesz po tym. Słuchaj, ta kosa była ustawiona. My tak naprawdę jesteśmy parą. W sensie, jesteśmy gejami. No. Podoba ci się mój chłopak, czy nie? Ale nie machaj, kurwa, ja pierdolę, kurwa, myślałem, że troszeczkę, kurwa, porozmawiają, kurwa, nie? Hej! Siema. Fajnie wyglądasz. Co? Siema. Nie ma grzyma. Hej, zobacz. Co? Skąd jesteś? Dobra, bo szukamy, kurwa, kobiety, albo dla mnie, kurwa, dla mnie faceta, kurwa, szukamy. Albo dla siebie. Dawaj, kurwa, może ja będę podrywać, kurwa, ludzi, kurwa, na tym. To jest lepsze i ty będziesz, kurwa, wpierdalać się na ten i będziesz zazdrosny, kurwa. Tak, to też jest dobre. Paweł, 10 złotych. Dzięki. Pozdrawiam, Paweł. Wiesz, może, wiesz, no. Przecież ostatnio był na tych filmach i nawet was oglądają. Dobra, ale jest zero czasu, nie? Kończymy live'a chyba. W tym jest, kurwa, problem. Musimy skończyć tego live'a, Marek, bo jest zero czasu. Także słuchajcie, dziękujemy wam za live'a. Oczywiście jest z nami Moes, czyli zwycięzca MacBooka Pro. Zobaczymy, skąd tak naprawdę jest ten Frytka, czy tam Fenix. Fermax. Fermax, zobaczymy skąd jest, bo dzisiaj za 5 dyszek zgarnął. No szkoda, że nie przedłużyli się tego live'a. Co zgarnął, nie? Za 50 zł zgarnął. Za 50 zł, drugie 50 wysłał dobrowolnie. Nie musiał już tego robić. Także zgłoś się. To chyba, że ktoś jeszcze wleci z grubym donatem.